Dzień dobry, Jacek Gawka, witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Z dniem 1 września bieżącego roku sieć szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego zostanie poszerzona o Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych imieniem Zdzisława Kietura-Kisa w Wejherowie. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęły już odpowiednie strony, czyli Rada Powiatu Wejherowskiego oraz Sejmik Województwa Pomorskiego. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa określająca szczegółowe zasady przekazania i przyjęcia tej placówki na czas nieokreślony, przez co powiat wejherowski stanie się organem prowadzącym. Szkoła przyjmie nazwę Powiatowy Zespół Kształcenia Policjalnego w Wejherowie. Siedziba placówki będzie się mieścić w dawnym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie przy ulicy Dworcowej 5. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na promocję książki pani Izabeli Trojanowskiej pod tytułem Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach. Promocja odbędzie się w siedzibie muzeum 30 sierpnia, to jest piątek, o godzinie 18 i uświetni finisarz wystawy grafik autorstwa Aleksandry Baliszewskiej-Walickiej, inspirowanych podaniami umieszczonymi w książce. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej placówki. 15 września przy Zespole Szkół w Łęczycach odbędą się dożynki powiatowo-gminne. W programie rozstrzygnięcie konkursów Piękna Wieś oraz na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wśród artystów zaprezentuje się m.in. Gminna Orkiestra Dęta, Weronika Korthals oraz zespół Alibi. Gwiazdą wieczoru będzie satyryk i kabareciarz Krzysztof Piasecki. Nie zabraknie występów artystycznych, zespołów lokalnych, zabaw i konkursów dla dzieci oraz stoisk gastronomicznych. Serdecznie zapraszamy. Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kulturalnych organizowanych w miesiącu sierpniu. Szczegółowy harmonogram imprez organizowanych przez bibliotekę w ostatnim tygodniu sierpnia znajduje się na stronie internetowej powiatu. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się również na naszych stronach internetowych, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.